Witam serdecznie. Dzisiaj obok mnie stoi warkoczący diesel, mianowicie Peugeot 308 w wersji kombi z silnikiem 1.5 Blue HDI o mocy 130 koni mechanicznych. Mamy fajną jednostkę napędową, dobrą ilość koni. Auto jest niezniszczalne, bo wszystkie HDI łącznie z tą 1.5 to są naprawdę silniki, które zawsze wytrzymywały bardzo duże ilości przebiegów. Także silnik porządny, światła do jazdy dziennej LED, czujniki parkowania, auto w wersji Active, czyli mamy czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Tak wygląda kombi z ładnymi przyciemnionymi z tyłu szybami. A z tyłu pod klapą kryje się ładny, duży, przestronny bagażnik. Tutaj mamy koło zapasowe wraz z całym osprzętem i ciekawy patent w postaci haczyka. Tutaj ten haczyk przepinamy i możemy swobodnie sobie tą całą klapę na zasadzie tego haczyka wpiąć tutaj. Także auto jest praktyczne. Czujniki cofania z tyłu. I teraz, właśnie bym zapomniał, bardzo ładne aluminiowe felgi Peugeota, dobrze skomponowane. Z tyłu mamy dość obszerne fotele. Myślę, że trójka pasażerów ze spokojem sobie tam poradzi na tylnej kanapie. Tak jeszcze patrzyłem, jak z nadmuchami na tył. Też jest dobrze. No i z przodu mamy ładne, duże, wygodne, dobrze wyprofilowane fotele. A cóż tam nam wersja Active zaprezentuje? Na dzień dobry powinniśmy powiedzieć, że ten 1.5 HDI 130-konna jednostka napędowa dobrze spisuje się w tandemie z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Jeżeli chodzi o sam start, to na start mamy łopatkową możliwość zmiany biegów. Do tego po naszej prawej stronie możemy wszystkie informacje dotyczące spalania, a wiadomo, że silniki HDI są ekonomiczne, także jak widzicie, spalanie jest niskie, 5,6 litra średnio. No i do tego możliwość ustawienia tempomatu wraz z ogranicznikiem prędkości. Mamy też czytanie znaków, a tutaj informacja o ograniczniku prędkości i o tempomacie. Także mamy tutaj możliwość po tej stronie, możemy sobie rzucić okiem kamery, po tej stronie ustawiamy tempomat wraz z ogranicznikiem prędkości, a kawałeczek dalej, jest to jeden z niewielu przycisków występujących w tym samochodzie, mamy wyłączenie assist line, czyli asysty zmiany pasa ruchu, jak również autostopu. Myślę, że jeżeli chodzi o tą multifunkcyjną kierownicę wraz z dostępem do szybkich informacji albo szybkim dostępem do informacji dotyczących spalania i zasięgu, przejdźmy sobie do głównego ekranu. Ekran jest, powiem, naprawdę czytelny i funkcjonalny. I zaczynając od początku, mamy tutaj automatyczne przełączanie świateł. Fajnie jest to tutaj rozwiązanie, ponieważ wszystkie informacje są opisane, wszystkie asysty, które tutaj występują, poza opisem są jeszcze dość ciekawie pokazane graficznie. Wspomaganie parkowania. Potem kontrola poślizgu kół. Fajnie te asysty, raz, że są ładnie wytłumaczone w języku polskim, ładnie opisane, także naprawdę w imponujący sposób to tutaj jest wszystko przedstawione. Nie do pompowania kół. Informacja. Oj, przesunąłem niechcący. I diagnostyka na końcu. Teraz mamy ustawienia pojazdu. W ustawieniach mamy światła. I tutaj mamy informacje o oświetleniu, o ustawieniu. Myślę, że naprawdę
Jest to tutaj dość ciekawie skonfigurowane. Zewnętrzne oświetlenie i powitanie oświetlenia, jak wchodzimy do auta. Przy odpaleniu tyle, jeżeli chodzi o światła. Komfort, czyli mamy tylną wycieraczkę i ustawienie. I wszystkie alarmy uwagi kierowcy, czyli jeżeli chodzi o zmęczenie, jeżeli system szczyta, że jedziemy nieco nierówno, to zachęci nas do zrobienia sobie przerwy. I tutaj wyświetlanie zalecanej prędkości, czyli odczytywanie znaków. Teraz mamy jeszcze do dyspozycji Apple CarPlay, Mirror Link, czyli odzwierciedlenie tego, co jest w komórce, i Android Auto. I opcjonalnie tak wygląda zarządzanie tym panelem. Do tego oczywiście radio, nawigacja i nastawienie nadmuchów i temperatury. Także klimatronik dwustrefowy właśnie w taki sposób ustawiany. Tutaj poniżej ogrzewanie i nadmuch na przednią szybę, ogrzewanie tylnej, obieg zamknięty. Poniżej, obok skrzyni biegów, mamy do dyspozycji tryby 3, ekonomiczny, komfortowy i sportowy. W jakiś graficzny sposób one tutaj się nam nie przedstawiają, dotyczą tylko tutaj tego dolnego panelu. Podsufitówka ładna, jasna, przejrzysta, czytelna. Auto naprawdę komfortowe i myślę, że jeżeli chodzi o wygodę, ekonomię, zasługuje na wysokie noty, przestronne, fajne, rodzinne kombi. Do tego, jeżeli chodzi o serwisy, auto było cały czas serwisowane, a ostatni serwis, już pokazuję, ostatni serwis wykonany był u nas. Zrobiliśmy wymianę oleju, teraz właśnie przy przebiegu 152 tysiące km wraz ze wszystkimi olejami został wymieniony. Wraz ze wszystkimi filtrami, przepraszam, został wymieniony olej. Natomiast do tego dołożyliśmy kompletny rozrząd z pompą wody, także wymieniliśmy cały rozrząd wraz z pompą wody. Cóż, w związku z powyższym kolejny nabywca nie będzie miał żadnych wydatków dotyczących bieżącej eksploatacji tego pojazdu. Olej, rozrząd jest wymieniony, także serdecznie zapraszam do jazd testowych wyżej wymienionego pojazdu. Zachęcam do kolejnych odsłon, kolejnych YouTube'ów. No i cóż, wszystkie informacje dotyczące tego auta znajdziecie się na papis.pl, jak zawsze na naszej stronie, gdzie zawsze się odwołuję, bo wszystkie informacje możecie tam przeczytać, przejrzeć i zobaczyć serwis. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.